Witam panowie serdecznie. Witamy serdecznie. Łukasz, debiut w naszym Górek TV. Cześć, witam. Przyjechałem tutaj na zaproszenie Kacpra. Mamy dzisiaj stoczyć pojedynek z fiderowcami, dwoma. Mam no nadzieję, właśnie, że przedstaw chłopaków. A więc tak. Czekaj, ja zacznę od przedstawienia ciebie. Łukasz to jest mój bardzo dobry, nawet nie mogę powiedzieć, że kolega, tylko przyjaciel. Dość długo już łowimy razem, ale jakoś nigdy nie było okazji, żeby wspólnie wystąpić przed kamerą. To jest nasze jakby dzisiaj 20 rozpoczęcie nagrywania. Dopiero Łukasz wydusił z siebie jakieś słowo, nie? Także jesteśmy już tutaj od godziny i próbujemy coś nagrać, nie? Teraz przedstaw kolegów. Ja przedstawię chłopaków. Czekaj, jeszcze coś powiem. Te zawody dzisiaj miały polegać na tym, że mieliśmy rywalizować z teamem Matrix Polska, z Łukaszem i z Marcinem, no ale co, no chłopaki, no bali się, no ale na szczęście Łukasz stanął na wysokości zadania i tutaj nam ogarnął naprawdę dobrych zawodników miejscowych. Mateusz jest tutaj. A więc tak, pierwszy tutaj z brzegu Mateusz. Mateusz jest świetnym zawodnikiem, szczególnie tutaj lokalnym, mistrz okręgu, wielokrotny triumfator zawodów lokalnych. Dobra, ale tak zanim, już tak szybciej. No. Zanim siedzi Piotr, też świetny zawodnik, też bardzo dobrze łowi, obaj wyspecjalizowani w fiderze klasycznym. Także no, sądzę, że tutaj będzie naprawdę fajny pojedynek. Widać, że się boisz chłopaków, bo zrobiłeś z nich takich naprawdę tutaj. Wiesz. No, próbuję budować atmosferę. No, dokładnie. A Łukasz, dodam, że jest naprawdę mega, może nie jest jeszcze bardzo znany, bo jest na początku swojej wielkiej kariery, ale jest bardzo utalentowanym i dobrym zawodnikiem. Teraz jeszcze dodam, że łowiłem na tym łowisku, to jest łowisko komercyjne, czyli dla mnie nietypowe. Łukasz mnie tutaj zaprosił kilka dni temu na takie spotkanie z kolegami, sobie tutaj rywalizowaliśmy i bardzo mi się spodobało, do tego stopnia, że chciałem tutaj przyjechać jeszcze raz, chociaż jak mnie zapraszałeś, tak mówi komercja, a nie tego, ale tutaj dominują karasie, które mają to do siebie, że są bardzo trudne, to jest bardzo trudne łowienie. Przez 5 godzin wygrało tutaj 11 kg, Łukasz wygrał te nasze tutaj spotkanie. Brawo. Ja złowiłem tylko 9 kg. No i dzisiaj, na dzisiaj wyciągnąłem wnioski, chciałbym się poprawić i przy okazji nagramy film. A żeby było ciekawiej, jednak jest to łowisko sportowe, czyli mamy dzisiaj taki charakter sportowy tego spotkania. Czyli taka rywalizacja feeder kontra Sławik. Dobra, Łukasz, robimy zanętę. Jeszcze powiem, że na nas dwóch chłopaki tam sobie sami wszystko ogarniają, nie wtrącamy się, nie znamy się na federze. Natomiast my na dwóch przygotujemy sobie 5 kg zanęty i różnica między nami będzie polegała na tym, że ja będę łowił tak, jak mi koledzy z Włoch podpowiedzieli, czyli czysta zanęta i troszeczkę białych robaków, może tam jokersa, pinki. A Łukasz będzie łowił tak tutaj po swojemu, czyli klasycznie, tak jak na naturalnej wodzie. Łukasz tutaj podchodzi tak jak na naturalnej wodzie tutaj łowi, czyli tak. Glina, ziemia i zanęta 1:1 jokers. Natomiast ja jeszcze tylko powiem, że ja mam takie doświadczenia tutaj na tym zbiorniku, że z reguły tutaj działa tak jak na karasie, działa bardziej zanęta niż jakby donęcanie robakiem, no tak, wszelkiego rodzaju. No tak. Ale to jeszcze musimy potwierdzić. To jest takie, wiesz. Zobaczymy, co z tego będzie. No. Ale dostałeś powera. Już jak 20 razy to żeśmy zgrywali, to nalej wody, śmiało, dużo od razu. Jeszcze. No. Basią się dopiero uczy, spokojnie. No ja zawsze tak porcjuję to dość mocno. Bardzo fajna mieszanka wyszła. Mam nadzieję, że będzie skuteczna. To jest mieszanka, to będzie zawodnicy łowią. Pokaż Piotr te swoje rzeczy. Piotr, jeszcze. Pokaż swoje rzeczy, bo ja, dla mnie metoda federowa to jest taka... Następne nęcenie. Mało znana. 3 porcje ziemi, 1 porcja zanęty. Mogę powiedzieć nawet Wonder Bronza. O, i to idzie wszystko do koszyczka. To idzie do kosza, następne nęcenie. 100 gram pinki utopionej, która już zaczyna ogonkami machać. Trochę gnojaka pociętego i delikatnie jokersa. Zaprawione, no i garstka pociętej kukurydzy.
jakby jakiś karpik ale się trafił. Ale czuje. No oczywiście, że tak. No, no. One w niedzielę słodziutko chciały, także myślę, że dzisiaj się pogoda nie zmieniła, też będą chciały słodko. No i co jeszcze? Ty masz jasną wizję też zanęty. U mnie podobnie, następne nęcenie też. Znaczy może trochę więcej zanęty dałem niż Piotr. Tu jest pół na pół z zanętą. Z tego zrobię takie pole. Żeby mam bardziej ziołową zanętę. Tak, bardziej ziołową. Coś karasiowego też właśnie dodałem. No i coś jasnego. No a to do koszyczka. To będę dodawał do koszyczka, do już do łowienia głównego. Będę robił na tym ciemnym polu. Taką jasną plamę będę chciał zrobić, żeby te rybki szybko znalazły trzy nęty. Tak jak ja. Pokażę może jakiś swój koszyczek, nad jak to tam wygląda, bo ja tak z ciekawości mniej więcej jak to wszystko... Do wstępnego nęcenia zrobimy dużo szumu, taką dużą szklanką kolmika. Będzie szybko się to wysypie. A do łowienia, jako że tu jest taki jakiś taki stawek zalewkowy. Aha, to jest do nęcenia, tak? Tak, tamto do nęcenia. Takie 15-20 gramowe małe koszyczki, żeby bałaganu nie robić. Łukasz, tutaj widzę nowy patent. Nie kolorujesz antenek na czarno, nie malujesz. Ja zawsze sobie obklejam taśmą i potem w razie potrzeby można tą taśmę sobie zerwać ze spławika i... Ale to jest fajne, ale to nie obciąża tego Nie, wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś większego wpływu taka taśma. Zdarza się, że gdzieś tam podczas łowienia może się lekko odkleić, ale to bardzo rzadko, szczerze powiedziawszy. Zawsze polakierowana antenka to już jest problem, bo musisz, jeśli nie masz innej, no to musisz albo kombinować, albo łowić na to, co czego nie widzisz w danych warunkach. Ale tak? Łowisz na nasze spławiki, widzę. Tak, ja łowię zawsze na te spławiki. Co prawda te spławiki mają co najmniej dwa sezony, natomiast tutaj się nic z nimi nie dzieje no, i naprawdę są świetne. Zestawy, jakie przygotowałem dzisiaj, to tak naprawdę podpatrzony patent u Kacpra. Dwa zestawy takie dość delikatne, z antenkami sensitive, co ważne. Na śrucinach tutaj też tak bardzo nieklasycznie rozmieszczonych, bo to są śruciny numer 7 i między nimi jest jedna śrucina numer 3, taka większa. Właśnie tak, widzę, że masz tak inaczej ten zestaw zrobiony. Taki. Dokładnie. Mhm. Jest to zestaw, który tak naprawdę ma kilka zalet. Ma mało wad, bo tak, przede wszystkim, i to bardzo ważne, praktycznie się nie plącze, tak? Mhm. Druga zaleta to taka, że sygnalizacja brań jest bardzo czytelna. Tutaj jest taki system w zasadzie zero-jedynkowy. Albo zestaw delikatnie, nienerwowo wjeżdża pod wodę, a częściej raczej są brania wystawiane, ze względu na to, że po prostu ryba podnosząc lekko przynętę, ona to obciążenie ma skumulowane bardzo blisko tego przyponu i ona po prostu, ta antenka sensitive, która jest tutaj na spławiku, ona bardzo szybko wyjeżdża do góry, lekko przeczekuje branie, zacinam, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta ryba będzie siedziała. Tak? Super. No i jeden oczywiście klasyczny zestaw, tutaj miałem go do gruntowania i oliwka jest ściągnięta do samego przyponu, ale ja ją już... To może w trakcie łowienia sobie modyfikujesz, prawda? Tak, dokładnie. Ale to jest taki klasyk z grubą antenką, gdyby trzeba było tutaj upalować ten zestaw. 2,5-gramowa oliwka plus jakieś tam śruciny, pewnie wychodzi 2,7-3 gramy maksymalnie. No ale to mówię, gdyby już tutaj zaczęło mega mocno wiać i trzeba było mocno upalować ten zestaw. Widzę sama zanęta, bez gliny. Dokładnie. Mam taktykę, że tak powiem, zapożyczoną od moich włoskich przyjaciół, którzy specjalizują się w dokładnie takich łowiskach, gdzie łowi się karasie, karpie. I powiedzieli mi tak, że Kacper, na karasie sama zanęta, na start bardzo mało, dosłownie 1-2 litry, żeby wystrzelić, nastawić się na donęcanie i żeby do zanęty dodawać bardzo mało żywych przynęt. I dopiero kiedy tych ryb byłoby naprawdę dużo, to można tych przynęt dodawać troszeczkę więcej. Oni mi mówili, żeby dodawać tylko białe robaki, ale z tego naszego tutaj spotkania sprzed kilku dni wiem, że działał też Jokers. I jeszcze ostatnią taką istotną rzeczą jest to, żeby zanęta była puszysta, pracująca, taka, która będzie taką chmurę tworzyła w wodzie. I to jest bardzo ważne, że ta zanęta na karasie nie może być tęga. Ona musi być bardzo, bardzo aktywna. Dlatego tutaj mamy mieszankę, w której mamy dwa
prawie 3 kg zanęty płociowej, takiej naszego Gardona, i 2 kg Wonder Blacka, który jak wiadomo jest dobry na wszystko. Tą samą zanętę tutaj stosowaliśmy z Łukaszem te kilka dni temu i to się fajnie sprawdzało, nie? Tylko że jeszcze jak tutaj byłem ostatnio, to troszeczkę kombinowałem, jakąś tam próbowałem ziemię tego Jokersa na różne sposoby podawać i troszeczkę przekombinowałem. A dzisiaj już nie chcę kombinować, tylko konsekwentnie nęcić w ten sposób. Dobra, robię na start parę kuleczek. Niedużych, a bo to odległościówka, no tak, niedużych. Robię je tak, żeby na start wszystkie te kulki rozbiły się praktycznie o wodę. Żeby od razu taki komin zrobić. Widać, że tu robaków praktycznie wcale nie ma. Po jednym, dwa, trzy robaczki na kulkę. Tutaj Łukasz zrobił zupełnie coś innego. Jego zanęta jest dużo tęższa, klejąca, cięższa przez dodatek gliny. Od razu dał dużo Jokersa. Bardzo dużo robaków. Tak, zupełnie coś innego. Także od razu będziemy mieli porównanie. Mogę pokazać. I od razu też, co jest ważne, na start daje trzy razy tyle, co ja. Zobaczymy. Ciekawe, ciekawe, co się lepiej sprawdzi. Nęcimy, chłopaki. Odległościówka kontra feder. Proszę bardzo. Zaczynamy nęcenie. Karaś, jaki ładny, śliczny. No tutaj te karasie tak. Są piękne. Ale ten to wyjątkowo duży. Takiego to tu ostatnio chyba nie złowiłem. Piękny. Ale klucha. No. No takiego to tu nie miałem, ale otwarcie. Cudo. A. Bardzo ładny karaś. O. O i następny. I też piękny karaś. Bardzo ładne są te ryby. Naprawdę, tak. Mateusz ma kolejną rybę. Jak na razie feder okazuje się lepszą metodą. Myślę, że to początek. Zobaczymy, co. Powiedziałam na razie. Dokładnie. Rybkę. Do niego zobaczę. Bardzo ładne są te karasie, naprawdę. Śliczne. Tak. Jest, jest, jest. Piotr się doczekał ryby. Nie masz? Spadła. Spadł. Piotr.
początek mam bardzo słaby na razie. Myślę, że tętnienie moje by było za lekkie. No to dopiero trzeci karaś. Ale ogólnie to łowisko jest bardzo trudne, bardzo wymagające. To nie jest tak, że no tak, komercyjne tak. I od razu przyjdzie. Żeby złowić te trzy karasie, tak. Musiałem mieć aż 6 brań, bo aż 3 zepsułem. Ostatnio sobie tutaj zupełnie nie radziłem. I ten początek dzisiaj też nie jest najlepszy. A mój sąsiad tutaj naprawdę widać, że to jest bardzo dobry zawodnik. Tak. Ma już... Ma, o, i ma następne. Kolejna? On nas tutaj bardzo. Sam dzisiaj. Nie jest potrzebny mu kolega w ogóle. Mhm. To nie mielibyś tej klasy zawodnicy. Ale ja ci mówiłem, że to nie będzie łatwa to prawa. Ja? No ale to myślałem, że na pierwszy nie to też bardzo ładne. Tak, to też bardzo ładne. Naprawdę. Śliczne. Oj, Łukaszkowi coś tam nie poszło. Ale dopiero jak jokersa dodałem. A, bez tego jokersa widać te ryby tutaj. Tutaj są bardzo często chyba zawody i te ryby są przyzwyczajone do jokersa, że zawodnicy je przyzwyczaili. Bo naprawdę początek, no fakt, złowiłem od razu ryby, ale potem przez 15 minut nic się nie działo u mnie. Ale to jest zabawa, no. Bardzo inteligentna ryba. O! Podpięła się, ale w podpieraku. Zobacz, jakie ładne, nie? Tak, bardzo. Zobaczymy. Jakiej wielkości karasek? Jeszcze za plecy. No jest, brawo. Dajcie spokój. Nie klasycznie. No nie klasycznie, ale złowiona. Tak. Ale złowiona, dokładnie. Jest karasek. Ryby są, jak widać. Nawet Piotr się rozkręca. Tak, widziałam właśnie, że Piotr też zaczął łowić. O, elegancko. Łowimy już prawie 50 minut. Mam 6 albo 7 karasi. Z czego 4 złowione dosłownie w ciągu ostatnich może 15 minut. I widzę, że właśnie zobacz, tutaj już zacząłem dodawać jokersa i te ryby zaczęły mi doskakiwać. Także ten start, to to się nie sprawdziło bez jokersa. Ale Łukasz miał jokersa na sam początek. Tak, on miał, ale ja chciałem, wiesz, chciałem tak zrobić, jak mi doradzono, ale tutaj jednak ryby mają to do siebie, że się przyzwyczajają i tutaj poznały smak ochoty. Chciałam powiedzieć, że Łukasz miał, ale nie ma tych ryb przecież, nie? Słucham, Łukasz mniej, tak? Tak. Na razie, no. No ale moim zdaniem jak na karasie on podał za dużo, nie? Rozumiem. O, ja już mam następne branie. I jest następne. No widzisz, jak fajnie weszły, no. Już sobie tak dopasowałem. Ale nie będę tutaj się wymandrzał, bo tak. Ja tutaj ze mnie żaden specjalista od tego łowienia. Ale ewidentnie na razie jest lepiej. Na przykład jakaś mniejsza rybka. Też muszę powiedzieć, że niezwykle trudne jest nęcenie samą zanętą. To jak jest sama zanęta, jest lekka, lekka i jeszcze puszyste kule, to jest bardzo ciężko. Łowimy gdzieś około 1,5 godziny. Tak. Pogoda nam się polepszyła, jak widać jest słonecznie. No ale chyba tutaj z rybami to jest, powiem, że ciężko jest je złowić. No jest bardzo przyjemnie, bo tak. Jest trudno. Na razie Feder wygrywa zdecydowanie, to bez dwóch zdań. Tak, Mateusz tutaj widzę, że bardzo ładnie łowi. Tak, Łukaszowi na razie zupełnie nie idzie mi tak bardzo przeciętnie. U mnie największy problem polega na nęceniu, że ta zanęta jest bardzo lekka, te ryby się punktowo ustawiają i ja... Co tu dużo mówić, nęcę nieprecyzyjnie i rozpraszam te ryby i mam potem problem je łowić. I myślę, że to jest dzisiaj przewaga Federa, że on jest potwornie precyzyjny w porównaniu do naszego nęcenia, tak? I to jest ten problem, bo jeżeli strzelę 2-3 kulki pod rząd w punkt, od razu łowię jednego, dwa karasie.
potem mam serię, pudłuję tak. I nic, i bez brania w ogóle, nie? Te ryby się rozpraszają. I... Zdążyłem powiedzieć i przestrzeliłem o 2 metry kurki. Wystarczy tylko źle, minimalnie źle ustawić kąt procy i ta kula przelatuje 2 metry za składnik. I to jest poważny problem. A Mateusz, proszę bardzo. Miał chwilę przerwy. Chwila przerwy było, ale już z powrotem. Są tak, że to wstawienie i ryba, trzeba no jednak ją wyczekać, trzeba ją dobrze zamęcić. Tutaj Piotr widzę, że wyciąga karasia. Myślałam, że to taki stawek, to ryba za rybą, a tutaj proszę bardzo, jednak umiejętność się zaczyna. Ach, pas, spadła. Spadła, no widzisz, no to... Co? Spadła, no. Na początku zacząłem normalnie łowić z pinką i ochotką, teraz widzę, że 2-3 pinki na haczek to już jest... 2-3 ochotki na haczek, no to już jest dużo. Delikatne są bardzo, te bardzo. Tak. Nie jest to takie typowo komercyjne łowienie, gdzie zakładamy kukurydzę. Tylko trzeba po prostu tak jak... Czasami to na polskich wodach PZW łowić typowo tylko na ochotkę. Ale łowisko fajne, bo do nauki jest super. Tak. Chociaż tutaj... Łukasz, ty już umiesz łowić, ja nie mówię, nauki dla mnie na przykład. Tak, ale teraz jak nie jeździmy na zawody, bo po prostu się nie odbywają, to tak rekreacyjnie przyjechać na takie łowisko, potrenować sobie macza. Super, tak? Tak, no, bardzo super fajnie. Sprawa. Łukasz, widzę, że jesteś bardzo spięty, nie przeszkadzam. Przejdę później, jak się już troszeczkę wkręcisz w łowienie. Łukasz złowił teraz karasia ładnego. Mateusz kolejnego. Zaraz pewnie powiem, że Kacper też. O, mam brań. O, jest. O, spadł. Ależ one tak bardzo delikatnie biorą i delikatnie się zacinają. Mateusz, jestem pod ogromnym wrażeniem. Na razie się udaje coś łowić. No nie, byłeś taki skromny. Łukasz tutaj zaprosił nam naprawdę... No, Łukasz jest po prostu gościnny i dlatego... Nie, dobrze, bardzo dobrze łowisz, naprawdę. Jednak metoda Feder sprawdza się w takich warunkach. No i myślę, że nie tylko w takich, ale... Myślę, że jest dość celną metodą i to dziś jest chyba kluczem do tego, żeby łowić w punkcie. Ale są takie przystoje, że no nie ma tych ryb, że... Znaczy one niby są, bo widać po żyłce, że cały czas polu łowienia się kręcą, ale no ciężko tak... skusić je do brania. Nie jest tak łatwo je złowić. Tak. No dobrze. Ja zmykam, a chcę sobie zarzuć. Atmosfera bardzo napięta. Łukasz bardzo skupiony. Masz strach podchodzić. Uśmiechnie się tylko tak troszeczkę spod czapeczki. Ale... Mam nadzieję, że w końcu zacznę te ryby łowić tak, jak bym chciał. Wiesz, nauczyłeś się cały czas wygrywać, prawda? No ale tutaj jest za ciężka konkurencja, że tak po prostu przeszedł. No jest. Ale wiesz, lepiej przegrywać z dobrymi, tak? No oczywiście. No. Zaskoczę cię. Mateusz ma znowu rybę.
ten wiatr troszeczkę Wam przeszkadza tutaj, niestety. No, nie ukrywajmy, trochę przeszkadza, szczególnie w precyzyjnym donęcaniu. Tak. Ty to jeszcze masz łatwiej, bo masz glinę z zanętą. Tak. Kacper samą zanętą ma. No na pewno, glino z zanętą się strzela dużo lepiej, niż dużo łatwiej niż samą zanętą. To się wytnie. To się wytnie. Ponad 3 godziny już łowimy. Tak, a ja już chyba od 40 minut nie złowiłem, nawet brania nie miałem, wiesz? No ciężko właśnie. Ciężko, no. Ostatnio też tak tutaj było i mi się wydaje, że te ryby szybko się nasycają, bo w ogóle nie mówiliśmy, ale w tym stawie tych ryb wcale nie ma bardzo dużo. Gospodarz tak dba, żeby ten rybostan był zrównoważony, nieprzesadzony. No i ja to tutaj już jestem pogodzony z sytuacją, bo tak jak ja to rozrzuciłem, tą zanętę przy tej ilości ryb, to jest, no wiadomo, nawet nie ma co komentować. Początek jeszcze jako tako mi te nęcenie szło i to łowienie, bo wiatr był stabilny. Wiało z jednego kierunku stabilnie i ten nadgarstek sobie wyregulowałem, a potem jak już ten wiatr zaczął kręcić, ta zanęta jest bardzo lekka, to katastrofa. No i teraz zbieram żniwo tego. Mateusz jeszcze raz na jakiś czas, bo ogólnie ryby generalnie siadły i Mateusz tak jeszcze raz na jakiś czas, o chyba mam branie. Coś tam złowi, widać? Coś złowi, nie? A ja już absolutnie. Być może teraz miałem branie, ale nawet nie wiem, bo tak się zamyśliłem, jak rozmawialiśmy. Nie, to nie było branie. Także jest na razie bardzo źle. No Łukasz też tam ma problemy, żeby cokolwiek też złowić. Teraz już każdy ma problemy. Tylko, każdy. Że chłopaki, jak łowią na federy, to chociaż mają to precyzyjnie wszystko podane, a tutaj... No wiem już, czego muszę się uczyć. Na pewno muszę to trenować, właśnie takie łowienie, nęcenie samą zanętą, bo na pewno nieraz mi się to jeszcze w życiu przyda. W końcu jakaś ryba. Tak, mówisz, że nic na razie nie bierze, ale bach i od razu. Dlatego mi się tak tutaj podoba, bo jest tak trudno. I piękne ryby. Mhm. Naprawdę, piękny rybostan jest. Tak zaobserwowałam, że Kacper od niedawna zaczął precyzyjnie nęcić. No i też widziałam, że pokroił chyba troszeczkę dendrobeny. I widzę, że tutaj systematycznie zaczął odławiać karaski sobie. Mam go? Masz! Kurczę, jak jest precyzja w nęceniu, ten wiatr się ustabilizował. Jak jest precyzja w nęceniu, to i od razu są te pojedyncze ryby, udaje się łowić. No tak patrzę, że zaobserwowałam, no, że gdybym... za jakiś czas zaczynasz wyciągać. No ale też widziałam, że kroiłeś dendrobenę. Tak, ale to tak mało, że nie wiem, czy to ma znaczenie, bo to dosłownie 15 robaczków może do jeden robaczek na kulkę, zobacz. Bardzo ładnie. Wspaniałe łowienie, tak. Naprawdę bardzo mi się to podoba, bardzo. Jak tam? Jak tam ocenasz sytuację? No jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze i stabilnie, można powiedzieć. U wszystkich równo. Nie, no wy chyba troszeczkę lepiej stoicie. No ale teraz też dzisiaj... tak siadło, bo trzeba chyba donęcać często. Trzeba donęcać? Trzeba donęcać, tym się kręcą w tej zanęcie. A czym donęcasz? Samą zanętą z karmelem. A, z karmelem. Dokładnie. No i tu widzę jeszcze już kukurydzę. Ale kukurydzę to troszeczkę pociąłem, to co na początek. Mhm. A jakieś robaki? Trochę gnojaka, ale to już do koszyka. I topionej pinki trochę i troszkę jokers. A, no to troszeczkę. Żeby te jaziki nie wpłynęły. A tu też jaziki są. Są. A te tak nieduże pewnie, tak? Małe jaziki i denerwujące. Waleczny. No. Mega frajda. Tak. Mam taką mięciutką wędeczkę. No tak walczą.
Ale masz ładne te ryby, duże. No, teraz akurat większe, ale ogólnie przez większość czasu raczej nie, różnie to bywa. Coś niedużego, coś niedużego. Basia idzie, to ja jazika mam. Ty jazika masz, tak jak ja idę, tak. Łukasz? Tak, słucham. Kacper się pyta, dlaczego ty jesteś taki smutny? Czy ja wyglądam małomówny? Czy ja wyglądam na smutnego? Nie, czemu zamilkłeś? No zamilkłem, tutaj już myślę nad przyczynami swojej porażki, także... Boisz się? Nie, no absolutnie, nie boję się, ale... Ale myślę, dlaczego? Dlaczego ja? Łukasz, może przestań myśleć. No, nie najlepiej to dzisiaj wychodzi, ewidentnie. Jak tam Kacper? No, od 20-30 minut nie miałem nawet jednego brania. No ale też prawda jest taka, że oczywiście ten wiatr zaczął kręcić i znowu zacząłem pudłować. Ale nawet w momencie, kiedy gdzieś tam już celnie strzelałem, też nie miałem tych brań. Także po prostu nie biorą. Mateusz tu koło mnie też nie złowił ryby. Tam dopiero Piotrek chyba w tym czasie złowił ze 3 ryby. Czy już teraz tylko dotrwać do końca. Ale naprawdę siadło totalnie. Mateusz, masz dużą przewagę nad... No chyba nie taką dużą, Piotr chyba mnie dogania. No ale macie w drużynie dużą przewagę. Mogłabym cię prosić, żebyś pokazał mi swój zestaw? Już pokazuję. Zestaw klasycznie. Może zacznę od tego, że łowię plecionką, do tego strzałówka. Tak jak na zawodach się powinno, 2,5 długości wędki. Dobrze. No dalej typowa skrętka. Zakończona łącznikiem do przyponu. No i nieduży koszyk 15-gramowy. To jest ta skrętka. Tak, to jest skrętka. To jest przypon. Przypon, aha. Tak. To taki dosyć długi przypon, tak? Właśnie dosyć duży. Długi. Próbowałem krótszymi, ale nie. Dokładnie, 70 cm. No i haczyk bodajże 14 tu. O, już nawet trochę rozgięty. I co to wszystko? I to wszystko, tak prosty zestaw. Aha, to tylko to jest, nie? Tak. Mało skomplikowane. No mało skomplikowane. Aha. Spadła mi ryba, może nie zaciąłem. Ale przy okazji zapytam się ciebie teraz o zestaw, tak? O co? Od ciebie zapytam. Aha, o zestaw. Dobry zestaw. Tu ja mam 30-centymetrowy przypon. Haczyk jaki? Numer 16, malutki. Ledwo go widać. Żyłka 0,10. Krętlik i 10 cm od krętlika, tutaj mam 0,3 g obciążenie w malutkich śrucinach. No i tutaj spławik mocowany na stałe, 10-gramowy i wszystkie ryby dzisiaj, może poza jedną złowiłem na ten zestaw. Tutaj taką dam wskazówkę, że jak komuś się będzie pręcił, gdzieś wysuwał ze spławika, to wystarczy troszeczkę dać farbki i on już się fajnie trzyma. Jeszcze parę minut i kończymy. No, dosłownie 5 minut zostało, tak. Ostatni rzut. Koniec tej nierównej walki! To patrz jak się przybierza, czuję, że jest grubo, nie? Ale dwie ostatnie godziny mnie wykosiły. Ja bym wszystkie wykosił. Wow! Ale żeś nakosił tutaj. Mogłam więcej koło ciebie stać. Chodź pomożesz Mateusz, żeby nie wypadł. Trzymaj to. No śmiało. Śmiało. Stary już jestem. Silny. Oj, tak. No weź tyle nie łowi. Tak. Wow. Dobra. Piękny. Ale piękny. Ale tu jest. Patrz co tu się dzieje. No error pokaż. Ile jest? Pokaż. 17. Ale. 800. Pokaż tutaj do kamery. Pokaż. Tak. Teraz jeszcze zaprezentuj wędkarza ze połowem. Już zaprezentuję, spokojnie. Pokaż ty najwyższy wiatr. Ale piękne te karasie. Jak się je łowi, to tak nie aż... To tak nie wyglądają, ale przepiękne. Są... Przepiękne, tak. Dobra, nie wypuszczaj. Cięcia. Idziemy dalej. Łukasz, dobra. Weź sobie parę. Do wody. No, tylko ładnie trzeba wypuścić. Tak. Się nie utopić przy okazji. Zostaw Łukaszowi parę sztuk. Pięknie. Dziękuję bardzo. Delikatnie. Łukasz, nie nerwowo, zaraz idziesz w domu, spokojnie. Zaraz się przytulisz do żony, spokojnie, nie denerwuj się. Nie było tu kamienia żadnego? Był chyba, czy nie? Był. Jak był, to dobrze. O, jest. Aż to jest, aż to. Nie, no mówisz, że jest.
Dawaj, no to jest 30. A ja mam chyba wagę, co? Nie. Tara, cyk. Ładnie. 8-12. Kacper, tak pokazać Łukasza. O, śliczny. Chciałem być bliżej niego, on teraz potrzebuje czułości. Czułości, opieki. No, zobaczymy, ile Mateusz skubał. No, no tutaj widzisz, żeś nas wykosił tą końcówką. Jest 14. Kurczę, mogę dłużej u ciebie postać. Nie, 11. 12. 11. No to Piotr. Dobrze, 11,720. Proszę, Łukasz, ale... żeby tutaj no. Zaskoczenie połowił chłopak Karasi. Tak. I musi wypuścić. O, to tak ja dzisiaj łowiłem mniej więcej, wiesz? To, to jest ta... jedną taką tą Piotr, sytuację. Piotr na nocce dzisiaj był i tak po nocce został, mówi. Też ładnie, pięknie. No 12 będzie pewnie. O, 13. 13? Tak. 14? O, nie, to 13. Zależy. To się nie spodziewało. 14. Prawie 14 kg. Bo wodę wypluwały. Zadowolony. No bardzo. Bardzo. Powiem, to była duża przyjemność przegrać z chłopakami. Tak. Ja tylko bez czapki. Widać. Bardzo mi było miło dzisiaj nagrywać ten materiał. Ryby bardzo piękne. No, wędkarze też bardzo piękni. No tak, wędkarze też piękni oczywiście. Ale to nie konkurs, tylko łowienie. Dobra, podsumujmy to. Więc tak, wygrał Feder, zdecydowanie, brawo. Brawo, tak. Zdecydowanie, gratuluję. Piękna robota, panowie. W ogóle bardzo miło było was poznać. A nam też, i rywalizować. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. My też. No chłopaki, co możecie powiedzieć? Na słodko. Na słodko? Na słodko. Bez robaków i na słodko. Bez robaków i na słodko, tylko za nętę. Mało robaków? Bardzo mało robaków. A, no to było... Ja miałem ćwiartkę pinki utopioną. Jedynie ten Jokers chyba trochę pomagał, co? Ale to... Powiem ci, chyba nie bardzo. Ja to ten karmę. Ja myślę, że przede wszystkim to najważniejsze było u was, to była precyzja, wiecie? Tak. Bo ja dzisiaj, żebym nęcił, mógł nęcić precyzyjnie, że miał... Wiatr mi tak przeszkadza. No ja zawsze na procy czuję się, no, wiesz, pewnie, nie? A dzisiaj ta zanęta jest leciutka, ja to lekko ściskałem, to mi miotało potwornie. Jak tylko udało się 3-4 kulki trafić, to zaraz tam jakiś karaś padł. A jednak na feder, no to macie te ryby pojedyncze skoncentrowane, nie? Tak, cały czas punkt. To... Tak, no, my tutaj naprawdę musielibyśmy się wspiąć na wyżyny, żeby z wami powalczyć. Ale początek był obiecujący, bo my pierwsi mieliśmy ryby tak. I tak naprawdę... No bo dużą smugę zrobiliśmy, szybciej kupiliśmy, ale potem jak już im było trudniej, tym ten feder był skuteczniejszy. No bo my koszyki do dna i z dna jak się podrywało tym kosztem, tak. Towarem, to jednak odskakiwało. Dobra, jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy pani operatorce. Dziękuję.